Łukowski Ośrodek Kultury oraz Smaczny Targ zaprosili mieszkańców ziemi łukowskiej na Festiwal Pierogów. Na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie można było spróbować tych smakołyków z różnych stron świata. Pierogi to jest taki produkt, że naprawdę wszyscy jedzą. Ogólnie, generalnie ze wszystkim mogę powiedzieć. Naprawdę przeróżne rzeczy. Każdy wystawca powie, z czym naprawdę zdziwicie się, z czym mogą być pierogi. Ja bym proponował podejść do każdego wystawcy, oni coś mają swojego, o czym mogą również powiedzieć. Generalnie wszystko jest pyszne. Jesteśmy w Łukowie i serwujemy oryginalne chińskie pierożki na parze. Są bardzo lekkie i delikatne. To są pierożki ze szpinakiem i z wieprzowiną i krewetką akurat. Tutaj mamy wieprzowinę i grzyby shiitake. Tu jest sajgonki i tu jest krewetki. Tu jest pierogi na parze, na kimchi i kapusta. Tu jest fetchron, krewetki, świeży makaron. I tutaj mam jeszcze trochę ciasto, kuciak chrupiący i kuciak ciecie kokosowy. To moja żona robimy i ja tylko pomagam trochę tylko. Wszystko smaczne. A według mnie najsmaczniejsze tutaj na naszym stoisku są pierożki z mąki ryżowej i z krewetkami. Są z imbirem, są takie delikatne, jak ktoś się je bezglutenowo, to też może zjeść. Mamy pierogi z kurczakiem, mamy pierogi z warzywami, tak samo sajgonki wegetariańskie i mięsne. Można na parze, można na oleju smażyć, można go gotować tylko tak. Więc do wyboru, do koloru. Gruzińskie pierogi z mięsem, środką, rosunkiem i przyprawy gruzyńskie. W środku jest surowe mięso i później trzeba gotować 7 minut na wodzie i jest najlepszy smak gruzińskich chinkali. Najbardziej popularne pierogi szlacheckie, boczek, ziemniaczki i cebulka. Następnie mamy tradycyjne polskie pierogi ruskie, pierogi greckie ze szpinakiem i z fetą i pierogi królewskie, w których skład wchodzi mięso wołowo-wieprzowe, pieczarki i kapusta. Nie każdy pierog jest taki sam, bo są ręcznie robione, nie fabrycznie i każdy jakby jest dopieszczony, szczególnie takie domowe. To nie jest łatwe zrobić pierogi. Oczywiście, że nie. To jest dużo pracy, dlatego są takie wydarzenia, żeby leniwi, czy też chcący spróbować pierogów, których nie znamy w Polsce, mogli przyjść i kupić sobie gotowe. Na pewno nie był to ostatni Festiwal Pierogów Świata w Łukowie, a już wkrótce Łukowski Ośrodek Kultury zaprosi na Festiwal Kuchni Azjatyckiej.